walczą w finale. Najlepsze ten, a te drugie miejsce o czwarte, o trzecie miejsce. No to właśnie bude głowa. Żeby nie było, że jestem ten, że ja coś ustawiałem, tak? Uwaga, turniej w koszykówkę, zapraszam wszystkich kapitanów do siebie, robimy losowanie. Dobra, opiekuńcze misie, co mają? Lockout. B5, dobra. Brygada RF. Dobra, zaczynamy turniej w koszykówkę. Tutaj na tym bliższym koszu ustawiał się zespół Brygada RS i Znajomi. A na drugim koszu będzie zespół Zbierał Skład i Opiekuńcze Misie. Oh, yeah.
Jedziesz, Kaki, jedziesz! Szybciej! Portal został stworzony przez mieszkańców, dla mieszkańców i jest niejako interaktywny, to znaczy mieszkańcy decydują tak naprawdę, jakie treści się pojawiają na monitorze ich komputerów. To znaczy my piszemy teksty, którymi są niejako zainteresowani też nasi mieszkańcy i później mając wgląd do statystyk wiemy, co chcą czytać nasi mieszkańcy. Dzisiejszy turniej ma przede wszystkim na celu czczenie 5-lecia portalu Góra Kalwaria.net. On powstał jako inicjatywa Młodzi dla Mieszkańców i jak dzisiaj widzimy, przede wszystkim młodzi tutaj uczestniczą w tym. Udało się nam zebrać młodzież do tego, żeby po prostu obejść to 5-lecie. Wymyśliliśmy, że zrobimy to w taki luźny sposób, to znaczy grając w koszykówkę i w piłkę nożną, żeby ci, którzy na co dzień korzystają z naszego portalu, mogli się poznać z jednej strony, z drugiej strony, żeby mogli też zobaczyć tych, którzy tworzą ten portal, jest to kilka osób, no i żeby razem posmakować sukcesu. Puchary ufundował właściciel Góra Kalwaria.net. Nie jest albo samochód. Thank you.